Witam wszystkich. Dzisiaj 9 dzień od zalania akwarium. Prezentuje się następująco. Wszystko sobie śmiga, rybki żyją. I stała się tutaj mała modyfikacja. Już wam opowiadam, co tutaj zrobiłem. A więc tak. Wylot z filtra Ultramaxa ustawiłem razem z wlotem po jednej stronie. A już mówię dlaczego. Po pierwsze, przestało mi chlapać, bo z tej strony jest korzeń wysoki i woda będzie zataczać ładne koło. A druga sprawa, dołożyłem tutaj jeszcze jeden kubełek. Ładne czarne wloty i wyloty, nic nie widać. Z przodu na czarnym tle, a mianowicie jest to z 450 JBL E902 Greenline. W tym akwarium, które aktualnie widzicie, jest HyperMax 4500. On sobie tu działa teraz na piątce i w prefiltrze mam watę. Ten filtr tutaj bardzo znakomicie ogarnia to akwarium. Zbędne jest to podpinanie po prostu jakiegokolwiek jeszcze filtra. Odpiąłem tego JBL-a 902, otworzyłem go. Wszystko tak jak włożyłem miesiąc temu, tak wszystko jest czyściutkie. Był tam purigen, jedna saszetka i zeolit. I 1 kg, 1 litr od Aquanowy. Ale ja myślę, że tutaj to jest niepotrzebne. Tutaj parametry badam, jest wszystko znakomicie i przed włożeniem tego też było znakomicie. Także postanowiłem ten filterek użyć sobie tutaj, 375. Jak wiadomo, tutaj działa Ultramax 2000, jest to też bardzo dobry filtr. Myślę, żeby to tutaj spokojnie ogarnął. Ale co dwa filtry, to nie jeden. Także z racji też tego, że w tym akwarium będą same pielęgnice, które jak wiadomo trochę brudzą. Roślin to jest bardzo malutka ilość. Żadnych łodygowców, żadnych roślin w podłożu, praktycznie same epifity. Więc postanowiłem tutaj tego JBL-ka sobie dołożyć. I wylot mam tutaj prostopadle do przedniej szyby, także cyrkulacja tutaj będzie bardzo dobra. I powinno tutaj wszystko hulać tak jak trzeba. Druga sprawa. Nie będzie to i nie jest to ogólnie filtr jakoś tam, nie wiem, biologiczny, czy tam, nie wiem, mechaniczny. On tu będzie miał za zadanie po prostu wodę oczyszczać z niepożądanych związków, jakie będą się tam znajdować, czyli nadmiar azotu, nadmiar fosforu. To tu jest w tym zbiorniku niepotrzebne. Także tak jak media tam były zostawione, czyli zeolit i purigen. Purigen był po regeneracji nowiutki, praktycznie tydzień czasu. Teraz jak go sprawdzałem, to jest jeszcze bielutki. Tam w 450 jest czysto. Także on sobie tutaj będzie spełniał taką rolę chemika. Jak wiadomo, no jest to tylko 900 litrów przepływu. On tam w środku ma ten zeolit, ten purigen, jedną gąbkę oryginalną, żeby zbyt szybko nie zabrudzić tam tych mediów chemicznych. No i w jednym koszyku jest wata filtracyjna od JBL-a zielona. I on sobie tak będzie funkcjonował. Tutaj w Ultramaxie będę tylko co podmianę sobie otwierał prefiltr. Tam wiadomo jest gąbka oryginalna przecięta na pół, jest wata filtracyjna na górze, będę tylko tą watę wymieniał. A tego skubańca po prostu będę raz w miesiącu otwierał na wymianę zeolitu, na sprawdzenie jak tutaj wygląda purigen. Czy będzie go zmienić, czy nie. No i będę tą watę zmieniał, ale to tylko będzie, tak jak mówię, będzie odpinany raz w miesiącu, brany pod prysznic. Pod prysznicem będzie w środku wszystko płukane. Watę będę zmieniał, tą gąbkę będę też płukał, która jest, i zmieniał tylko media chemiczne. Także taka aktualizacja. Zbiorniczek prezentuje się bardzo fajnie. Myślę, że to jest dobry krok. Także to tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie i dzięki za 300 subskrypcji.
Trzymajcie się, cześć, miłej niedzieli. Aha, bo mi się jeszcze przypomniało po nagrywaniu. Taka aktualizacja dodatkowa, którą tutaj jeszcze zastosowałem. Wczoraj właśnie przy zmianie wylotu na tą prawą stronę. To jest usunięcie przeze mnie grzałki. Tej przepływowej. A już mówię dlaczego. W tym zbiorniku Ameryki Środkowej wszystkie ryby, które będą tutaj żyły, one tolerują temperatury niskie. Od 18 do 25, do 28. To jest takie wygórowane temperatury, ale taka dobra temperatura dla nich to będzie taka pokojowa, 24 stopnie. Także jak tutaj możecie zobaczyć, u mnie jest teraz w akwarium bez grzałki 25,4. Wiadomo, mamy jeszcze lato, ale w zimie u mnie tutaj jest przeważnie w akwariumach też 24 stopnie. Także w tym zbiorniku grzałka mi jest zbędna i została wymontowana. Także to tyle. Teraz już cześć.